Przewidując, że wkrótce stanę przed ludzkością z najtrudniejszym, jakie jej kiedykolwiek postawiono wymaganiem, zda mi się niezbędnym rzec, kim jestem. W gruncie winno by się było to wiedzieć, gdyż nie omieszkałem zaświadczyć o sobie. Nierówność stosunku między wielkością mego zadania a małością moich współczesnych znalazła wyraz w tem, że ani mnie widziano, ani też choćby słyszano. Żyję na własny kredyt. Przesąd to może tylko, że żyję. Dość mi pomówić jeno z kimkolwiek wykształconym, by się przekonać, że nie żyje. W okolicznościach tych jest obowiązkiem, przeciw któremu powstaje w gruncie mój nawyk, bardziej jeszcze duma instynktów moich, by rzec. Słuchajcie mnie, bom ten, a ten. Przede wszystkim nie bierzcie mnie za kogo innego! Słuchajcie mnie! Mam ten, a ten! Ja wyobrażałem sobie, że cały ten Fryderyk, to jest cały Nietzsche, to jest taka przygoda gdzieś zagubiona, wiesz, to tak jak książki czasami na strychu zostawiamy. I sobie wyobrażałem, że ja gdzieś zrobię taką imitację, bo w końcu wtedy, wiesz, byłem w teatrze takim tak zwanym normalnym, więc wyobrażałem sobie, że mi na stolarni zrobią z desek taką dużą księgę, z której fiku miku wyskoczy Fryderyk i będzie ten. A trikiem to. Takim ty. Ale później jak zobaczyłem te skrzynie, bo to, mnie ciągle nie satysfakcjonowało z tą księgą. Więc jak zobaczyłem te skrzynie, to sobie pomyślałem, kurwa, przecież tak jest, że na strychach też może być kufer. No tak, zgadza się. Babci, nie wiem, kogokolwiek. Dokładnie. Kogokolwiek. A później, wiesz, doszły inne rzeczy, które właściwie to już mnie zaskakiwały. To, co dalej było, to już zaskakiwało.
Dla mnie wielkim, wielkim takim przeskokiem było to, co nas tutaj spotkało w drugim studio, a wcześniej na przykład... We Wrocławiu mówisz. Tak, we Wrocławiu. A wcześniej w telewizorni, w szkole, w akademiku szkoły teatralnej w Krakowie. Mm-hmm. To znaczy ta pusta przestrzeń i to, co ty od nas jeszcze wtedy, student, od nas studentów wymagałeś. Rozumiem. Jakiegoś takiego konstruowania właściwie bez rekwizytów, bez sztucznych jabłek, czyli bez własnego niczego. Teatru. Własnego teatru. Szukaniem, jakby szukanie sobą teatru. Bo to jest najbardziej fascynujące chyba w tym spektaklu Lekcje Homo, że teatr swój właściwie nosisz ze sobą w skrzyni, wyciągasz go, nie dodajesz niczego do rzeczywistości, która jaka jest, każdy widzi, i ją na chwilę rozświetlasz tym swoim teatrem, przemieniasz ten kontekst i wchodzisz do tej skrzyni z powrotem, zabierasz i właściwie nic się nie wydarzyło, nic nie dodałeś. Człowiek poznający musi nie tylko kochać wrogi swoje, musi też umieć swoich nienawidzieć druhów. Zła to odpłata nauczycielowi, gdy się zostaje zawsze jeno uczniem. I czemuż z wieńca mego rwać nie chcecie? Mówicie, że wierzycie w Zaratustrę. Lecz cóż zależy na Zaratustrze? Wyście wyznawcy moi, lecz cóż zależy na wszystkich wyznawcach? Nie szukaliście jeszcze siebie, więc znaleźliście mnie. Tak czynią wszyscy wyznawcy. Przeto tak mało warta wszelka wiara, ninie wam rozkazuje zgubić mnie, a znaleźć siebie. I dopiero kiedy się wszyscy mnie zaprzecie, powrócę do was. Fryderyk Nietzsche. Szczęście mego istnienia, jego jedyność może, leży w jego fatalności. Wyrażając to w formie zagadki. Jako ojciec mój już umarłem, jako matka moja żyje jeszcze i starzeje się. To pochodzenie podwójne niejako od najwyższego i najniższego szczebla u drabiny życia. Zarazem dekadą i początek, jeśli co, to to wyjaśnia ową bezstronność, ów brak uprzedzenia w stosunku do życia. Ojciec mój umarł bardzo wcześnie. On był delikatny, miły i słabowity, jak przeznaczona tylko do przejścia istota, raczej dobrotliwe wspomnienie o życiu niż życie samo. Ja sam w ten sam czas mego życia przeżyłem lato niby cień i najuboższą w słońce zimę swego życia niby cień wśród katuszy, które przynosi ze sobą nieprzerwany trzydniowy ból mózgu połączony z uciążliwymi wymiotami śluzu. Ja posiadłem jasność dialektyczną par excellence i przemyśliwałem z krwią bardzo zimną rzeczy, dla których w warunkach zdrowszych nie dość wspinać się umiem, nie dość jestem rafinowany. Krew moja bieży powoli. Nikt, nigdy nie mógł stwierdzić u mnie gorączki. Lekarz, który mnie leczył przez czas dłuższy jako chorego na nerwy, rzekł w końcu: nie, nerwy pańskie tu niewinny, to ja sam jestem nerwowy. Ja nie wiem, skąd to się tak naprawdę wzięło. Po prostu w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że jeżdżąc spotykam się z ludźmi, którzy chcą się ze mną spotkać. Mhm. W teatrze wieczorami nie zawsze jest to człowiek, nie zawsze przychodzi to ten widz, który chce się z tobą spotkać, tylko po prostu odbębnia albo coś tam robi. Tak, tak. Natomiast jeżeli ja jadę do nich, to przeważnie jest tak, że oni mnie ugoszczą. To znakomite pałę. To jest bardzo dobre. A później przecież ja się spotkałem prawie natychmiast po Lekcje Homo z Lechem Raczakiem, aha, który jakby ma to też we krwi. Ma to we krwi. On ciągle mi mówił, że no on to rozumie, bo aktor właściwie powinien być w drodze. Mhm. Że tu nie ma nic stałego, nie ma nic, co by można już uznać za skończone, za trwałe, tylko że trzeba się ruszać. Mhm. Także to była następna osoba, która mi gdzieś tam potwierdziła, że jest sens.
się zawsze zaczyna już w momencie, kiedy ruszam z domu. Kiedy w windzie już mi tam, wcześniej w windzie, a teraz jak to niosę po schodach, już ci sąsiedzi trochę się przyzwyczaili do mnie. Ale na początku żartowali. Ale na początku to był tak, że jakiś bzik. Aha, bzik. Po prostu bzik rusza. Aha. I teraz tak, dochodzisz do dworca i tam spotyka cię cała masa przygód. Bo po pierwsze, nikt ci nie pomoże. Nikt ci nie pomoże. Nie ma takiej sytuacji, żeby ci ktoś pomógł, bo zaraz cię traktują jak, przepraszam, jak Rumuna albo kogoś, kto jest no, w najlepszym razie chory psychicznie. No bo jak to tak można ze skrzynią? To znaczy co? Ma bzik? W każdym razie to jest dosyć trudne. Napoje wyskokowe szkodzą mi. Szklanka piwa lub wina na dzień wystarczy, aby uczynić mi z życia padał płaczu. Choć poląłem to nieco późno, to przeżywałem właściwie od dzieciństwa. Już jako chłopiec mniemałem, że picie wina, palenie tytoniu to zrazu jeno venita z młodzieńców, później nauk. By wierzyć, że wino rozwesela, na to musiałbym być chrześcijaninem. To znaczy wierzyć w to, co dla mnie jest niedorzecznością właśnie. A może kilka słów z mej moralności. Obfity posiłek łatwiej strawić niż zbyt skąpy. Aby żołądek jako całość działał, to pierwszy warunek dobrego trawienia. Trzeba wielkość żołądka swego znać. Żadnych posiłków w przerwach. Żadnej kawy. Kawa zasępia. Czy herbata? Tylko z rana z korzyścią. Mało, lecz mocnej. No i jak najmniej siedzieć. Nie wierzyć żadnej myśli, która się nie urodziła na powietrzu i przy swobodnym ruchu. Wszystkie przesądy pochodzą z kiszek. Cierpliwość pośladków to właściwy grzech przeciw Duchowi Świętemu. Nie. Nie leży w mej naturze czytać wiele i rozmaitych rzeczy. Już raczej przezorność wobec nowych książek. Ja nigdy bym nie pozwolił w pobliżu mojem mówić, a cóż dopiero myśleć, a tem by przecież było czytanie. Ja w miejscu, gdzie owy w czasie mówię swego życia, słowo rzec muszę, by wyrazić swą wdzięczność temu, co mi w nim najgłębszy i najserdeczniejszy wypoczynek dawało. A nie. Był to bez wszelkich wątpliwości bliższy stosunek z Ryszardem Wagnerem. Nie. Ja nie wiem, co inni z Wagnerem przeżyli. Po naszym niebie żadna nie przemknęła chmurka. Ja czciłem go jako za granicę. A czego ja nie wybaczyłem Wagnerowi nigdy? To, że stał się państwowy. Niemiecki! Dopokąd sięgają Niemcy, psują kulturę! Zważywszy wszystko, ja nie byłbym w stanie wytrzymać swojej młodości bez muzyki Wagnera, bo ja byłem skazany na Niemców! We wszystkim, w wyborze pożywienia, mieszkania, diety duchowej, włada instynkt samozachowawczy, wielu rzeczy nie widzieć, nie słyszeć, nie dopuszczać do siebie. Pierwsza mądrość, pierwszy dowód, że się jest koniecznością, a nie przypadkiem. Jestem pewien, że aktorstwo to jest po prostu ciężka fizyczna robota i to jest coś, co naprawdę musi wyjść z twojej ogromnej pracy. Czytacie, bo inaczej... o postawie człowieka i tak. tego próbujesz i tego bardziej próbuję... niż jakiś magiczek, tak. Sztuczek, ruch ręką. I najczęściej jest tak, że moje warsztaty są bardziej dotyczą człowieka i jego postawy wobec aktorstwa, niż powiedzmy, ja ich nie uczę sztuczek. Ja nie chcę im mówić, że mają to tak czy inaczej zrobić. Ja im raczej chcę powiedzieć, jak daleka jest droga. Thank you.
żeby się do czegokolwiek podłączyć, żeby w czymkolwiek zaistnieć, to trzeba tak jak u niczego odpowiedzieć sobie na pytanie, a co ja? Czy ja jestem w stanie coś wykreować sam? Ja tego spektaklu szukałem intuicyjnie. Ja nie wiedziałem dokładnie na początku, co to może znaczyć. Czyli nie wyjaśniałeś go poprzez intelektualne jakieś rozważania, tylko poprzez ciało właściwie. Poprzez ciało. Ja go po prostu szukałem w ruchu, szukałem go w przestrzeni. Wędrowaniu. W teatrze, teatrem i tak dalej. Trzeba mocno tkwić w sobie. Trzeba dzielnie stać. Na obu nogach. Inaczej nie można kochać. Wiedzą to w końcu zbyt dobrze kobietki. Diabła tam sobie robią z bezosobistych, czysto obiektywnych mężczyzn. Wolnoż mi przy tym ważyć się na przypuszczenie, że ja znam kobietki? To wchodzi do mego dionizyjskiego posagu. Kochają mnie one wszystkie. No, stara historia. Wyłączając oczywiście kobietki unieszczęśliwione, emancypantki, którym nie dostaję materiału na dzieci. Ja na szczęście nie mam ochoty dać się rozszarpać. Doskonała kobieta rozszarpuje, gdy kocha. Znam te miłe menady, co za niebezpieczne, skradające się podziemne zwierzątka, drapieżne, a tak przyjemne przy tym. Kobieta w pościgu za zemstą obali i stratuje samo przeznaczenie. Kobieta jest niewymownie gorsza od mężczyzny. Także mądrzejsza. Dobroć w kobiecie jest już formą zwyrodnienia. Słyszano, że odpowiedź mą na pytanie, jak kobietę uleczyć, zbawić, spłodzić jej dziecko. Nietzsche mówił, żeby się ruszać. Tak, nie siedzieć. Ja ucząc się tego tekstu na przykład, to też bardzo dużo chodziłem. A czy jak, to chodziłeś sobie po lesie? Chodziłem właściwie po lesie, bo ja mieszkałem w takiej części Poznania, z której do teatru, do mnie to był taki park, las i cały czas chodziłem. Czyli i w ogóle myślałem. Wędrówka jest tematem przewodnim. Dokładnie. I prób, i tego spektaklu, dokładnie. I myślenia o tym spektaklu, i momentu, w którym się znalazłem, jako ten, który ten spektakl robi. Tak? I to jest do dzisiaj. I to jest do dzisiaj, i to jakby. Myślę nawet, że ten spektakl wymaga ruchu. On źle się czuje w Poznaniu. Ty wyobraź sobie, że ja w Poznaniu tego spektaklu nigdy jeszcze nie zagrałem dla pełnej sali. Żartujesz? Tak. Ciągle jest problem. To może jakby promocja zemsta... jest problemem? Nie, to nie jest problem w promocji, bo ja przyjeżdżam z jednego festiwalu, który wygrałem i trąbią tam w prasie czy gdzieś. Wszyscy mówią wydarzenie. O tym. A później się okazuje, że ja mam 3 osoby na widowni. Niezwykłe. Przyjeżdżam z następnego festiwalu, bo akurat ten monodram wygrał tych festiwali dosyć dużo, dostaje jakieś tam nagrody i nic to nie czyni. To nic nie daje. Ja po prostu w momencie, kiedy się ruszę, już 50 kilometrów do Śremu czy gdziekolwiek, to tam mam publiczność. To dziwne, bo to taki trudny tekst i mówisz do Śremu, czyli właściwie jak to się dzieje, że ludzie chcą czegoś takiego słuchać jak teksty Fryderyka Nietzschego? Chcą. To niezwykłe, że teatr zaczyna się właściwie od tego, że Tespis załadował do skrzyni swoje manatki i pojechał w podróż dookoła Grecji ówczesnej. To jest właściwie pierwsze. Pomalował swoją twarz, nie wiadomo do końca czym, może ołowiem. I to właściwie jest... Ołowiem? To tak, bo to na biało. Tak. Aha. To się, wiesz, to jest strasznie dzisiaj ciężko odtworzyć skład chemiczny, na przykład tego, czym się malowali, tego, co pili, bo też dużo wina pili. To wszystko są rzeczy do końca niejasne, ponieważ skład tego chemiczny jest dosyć taki już dzisiaj właściwie kwestionowany przez wielu, nie do końca rozpoznany. Ale co tu jest najważniejsze? Że ten teatr zaczyna się od tego, że właśnie koleś ładuje do skrzyni swoje manatki, jedzie, ale i też nie zaprasza ich do siebie, tych widzów, tylko on idzie ich spotkać. Czyli dla mnie to było najbardziej rewelacyjne w tym twoim spektaklu, który obejrzałem po latach, to było to, że ty na nowo rozpoczynasz od zera. To jest taki teatr w stanie nowego początku. Yeah.
Ja znam swój los. Kiedyś przylgnie do mnie wspomnienie czegoś potwornego. Przesilenie, jakiego zgoła nie było na ziemi. Najgłębszego starcia się sumień. Jam zgoła nie człowiek. Jam dynamit. A przy tym wszystkim nie ma we mnie nic z założyciela religii. Religie to sprawa motłochu. Po zetknięciu się z ludźmi religijnymi muszę myć sobie ręce. Ja nie chcę wiernych. Ja sądzę, że jestem za złośliwy, by w samego siebie wierzyć. Ja nie przemawiam nigdy do tłumów. Straszliwy lęk mnie zbiera, że pewnego dnia ogłoszą mnie świętym! Ja nie chcę być świętym! Raczej jeszcze błaznem jarmarcznym! A może ja jestem błaznem? Przemiana wszystkich wartości. Oto moja formuła na najwyższy akt opamiętania się ludzkości. Człowiek, którego pomyślał, pojmuje rzeczywistość tak, jaką ona jest. Dość silny jest na to, by nie stać się jej dalekim, obcym. Ma także w sobie jeszcze wszystko, co w niej strasznego i zagadkowego. Dopiero z tym może człowiek być wielkim. Do tego stopnia się pomylić? Nie jako jednostka, nie jako naród, lecz jako ludzkość. Zrozumianoż mnie? Odkrycie moralności chrześcijańskiej jest zdarzeniem, które nie ma w sobie równego, prawdziwą katastrofą. Przełamuje dzieje ludzkości na dwie części. Żyje się przed nim, żyje się po nim. Kto pojmuje, co tu zniszczono, niech spojrzy! Czy ma jeszcze coś w ogóle w rękach? W końcu co najstraszniejsze. Pojęcie człowieka dobrego staje po stronie wszystkiego, co słabe, chore, nieudane, z powodu siebie cierpiące, wszystkiego, co zginąć powinno. Pokrzyżowało prawo doboru, podniosło do ideału walkę przeciwko człowiekowi dumnemu, nieudanemu, przyświadczającemu, pewnemu przyszłości, przyszłość poręczającemu. I w to wszystko wierzono jako moralność. Zrozumianoż mnie? Dionizos przeciw ukrzyżowanemu!